Mam dla was niespodziankę. Ojej, co, co to, to takiego? To list od Lili i Lola, już go otwieram. Ja go przeczytam. Nicea, maj. Droga pani Olu, drogie koleżanki i koledzy. Pozdrawiamy was serdecznie. Wróciliśmy wczoraj z wycieczki do Paryża. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc. Podobało nam się wspólne nocowanie w hotelu. Ciągle robiliśmy zdjęcia i kupowaliśmy pamiątki. Najbardziej podobał nam się ostatni dzień wycieczki, bo byliśmy w parku miniatur Historia Francji. Oglądaliśmy miniatury najważniejszych budowli Francji. Było ich prawie 120 i spędziliśmy tam aż 5 godzin. Oprócz miniatur zabytków w Francji, było też wiele dodatkowych atrakcji. Pływaliśmy łódką. Zjeżdżaliśmy ze zjeżdżalni, która miała aż 9 metrów długości i huśtaliśmy się na ogromnej huśtawce. Posyłamy wam zdjęcia. Napiszcie, czy w Polsce też jest taki park miniatur. Lili i Lolo. Ja słyszałem, że w Polsce są parki miniatur. Masz rację. Fajnie by było pojechać na taką wycieczkę do parku miniatur. To świetny pomysł. Rozpoczynamy zatem przygotowania do wycieczki. Ale tak właściwie to o co chodzi z tymi miniaturami? Co to takiego? Miniatury to rzeczy o małych wymiarach, na przykład obrazy i rzeźby, portret, malowidło na porcelanie, kości słoniowej czy na metalu, rośliny, róże, kaktusy, drzewka, goździki. Modele samochodów, mebli, budynków, sprzętów. Zwierzęta, psy, konie, króliki. Z kolei miniaturyzacja polega na wymyślaniu i wykonywaniu przedmiotów o coraz mniejszych rozmiarach, ale mających to samo zastosowanie i wygodnych do przenoszenia. W elektronice będą to na przykład komputery przenośne, telewizory, komórki, radia i zegarki. Za kogo się pan przebrał? Jestem liczy Rzepą. A kto to jest? Liczy Rzepa to słynny duch gór. Tylko dlaczego duch gór nazywa się Liczyrzepa? Zatem pora na opowieść. Dawno, dawno temu, gdy nie było jeszcze Sudetów, mieszkał tutaj przystojny młodzieniec. Uprawiał na swoim polu rzepę, ponieważ wiedział, że daje ona moc i zdrowie. Codziennie rano liczył, ile sztuk rzepy rośnie na jego polu, jednak wciąż się mylił. Ludzie, widząc młodzieńca, który codziennie liczył rzepy, nazywali go liczy rzepą, rzepoliczem lub rzepurem. Pewnego dnia liczy rzepa poznał piękną Emilkę, pokochał ją od razu, a ona odwzajemniła jego uczucia. W czasie kolejnego liczenia rzepy w zamaskowanej postaci pojawił się czort. Zaproponował liczy rzepie, że nauczy go dokładnego liczenia. Zapłatą za tę przysługę była zamiana twarzy. Liczy rzepa biorąc maskę czorta za jego prawdziwą twarz? Zgodził się. Gdy już potrafił policzyć wszystkie swoje rzepy, wybrał się na przechadzkę niedaleko sadzawki. Tam ujrzał swoje nowe oblicze, które krył pod maską czort. Gdy Emilka zobaczyła go tak szpetnie odmienionego, uciekła przed nim. Liczy rzepa, który najpierw stracił swoją twarz, a później ukochaną, zapłakał z wielkiej rozpaczy. Gdy tak płakał, jego łzy zamieniały się w potężne głazy, a później w całe pasmo górskie. I tak powstały góry Sudety. Miejskie Muzeum Zabawek powstało w 1995 roku ze zbiorów prywatnych Henryka Tomaszewskiego, który był słynnym mimem i założycielem wrocławskiego Teatru Pantomimy. Kolekcja liczy ponad 2000 eksponatów. Większość z nich została zgromadzona w czasie podróży po świecie słynnego mima. Są w niej zarówno zabawki sprzed 200 lat, jak również współczesne, najcenniejsze zabawki mieszkają w miniaturowych kamieniczkach. Natomiast Western City.